Witam serdecznie, chwilę po meczu Bayernu z Realem. No i trzeba przyznać, był to mecz pełen emocji, mimo że też momentami nudny. Ale zapraszam na podsumowanie. Bayern w to spotkanie wszedł bardzo agresywnie. Brakowało im być może takiego ostatniego podania, takiej wisienki na torcie, ale już w pierwszej minucie meczu potrafili stworzyć groźną okazję, która no nie zakończyła się jeszcze wtedy bramką. Z początku było to też takie badanie się, czekanie trochę na błąd, jednak widać było od początku też, że Real jest nieco wycofany. Troszeczkę przypominał ten Real z meczu z City. A Bayern był tutaj tą drużyną, która chce szybko zaskoczyć Real, szybko wykorzystać najbliższą sytuację i wyjść na prowadzenie, bo też warto wspomnieć, że napędzały ich trybuny, bo grali u siebie. Początek meczu rzeczywiście wyglądał tak, że Bayern przeważał, rozgrywał te akcje kombinacyjnie, a Real był troszeczkę wycofany, stłamszony, może zaskoczony, nieco ospały. No ciężko tutaj tak dokładnie jakimkolwiek słowem to opisać. Po prostu skupmy się na tym, że Bayern od początku przeważał. W 9 minucie też Kane chciał zrobić coś niesamowitego jak na ten szczebel rozgrywek, mianowicie zdobyć bramkę z połowy boiska. Zauważył, że Unin troszeczkę dalej wyszedł z bramki i chciał go zaskoczyć. No nie udało się. Bayern w tych początkowych minutach miał taką łatwość kreowania sytuacji, która potem z czasem przygasła nieco. Real był mocno stłamszony, był zmuszony do rozgrywania piłek, długich piłek, bo tutaj nie było miejsca w tej strefie obrony i pomocy na rozegranie. Po prostu było dalekie podanie z linii obrony do ataku. I wszystko tak samo wyglądało do 24 minuty. Wtedy to Toni Kroos po prostu popisał się z fenomenalnym podaniem, bo było to podanie prostopadłe, przecinające dwie strefy, prosto pod nogi Viniciusa. Można powiedzieć, że Vini tę akcję zapoczątkował, bo wykonał fajny ruch. Najpierw wciągnął obrońcę, a potem wyszedł do piłki. I udało mu się pokonać Neuera i Real prowadził 1-0. Po tej bramce, jak to można było się spodziewać, Real się troszeczkę cofnął. Znowu Bayern prowadził grę, znowu Bayern przeważał. Pod koniec pierwszej połowy Real tam stwarzał zagrożenie z rzutów rożnych. Jednak też no, nie było tam tak naprawdę nic groźnego. Zakończyła się pierwsza połowa i druga zaczęła się dla Realu bardzo piorunująco. Real chciał w tę drugą połowę wejść bardziej odważnie, za co też no, został błyskawicznie skarcony. W 55 minucie Lainer podał do Sané, ten kapitalnym rajdem mijał obrońców Realu jak tyczki, wszedł na skraj pola karnego i po krótszym słupku zaskoczył Unina, no było 1-1. I chwilkę później, bo dosłownie w 55 minucie Musiala wbiegał w pole karne, niestety Vasquez go faulował i Bayern otrzymał rzut karny, a gdy Harry Kane podchodzi do piłki, to raczej się nie myli, tak też było tym razem i Bayern prowadził już 2-0. Potem mecz się ożywił, zaczął na boisku iskrzyć, pojawiły się większe emocje, dużo więcej fauli, takiej brudnej, nieczystej gry. Bayern był mocno nakręcony na zdobycie kolejnej bramki, natomiast Real nieco wystraszony. Był też taki moment, gdy Bayern już oddał inicjatywę Realowi, żeby troszeczkę może, nie wiem, złapać siły, odsapnąć. Wtedy Real przycisnął, czego efektem była bramka. W 82 minucie Rodrygo był łapany naprawdę w pasie przez obrońcę, powalony na ziemię i sędzia podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Vini. Także w meczu mieliśmy dwa karne, oba wykorzystane. Na koniec tego meczu 2-2. Co można więcej powiedzieć? Na pewno Lainer był jednym z lepszych zawodników Bayernu na boisku. Tak samo w przypadku Realu jednym z lepszych był chyba Kroos, tak porówno z Vinim. Bellingham na przykład był bardzo niewidoczny. Tak już czysto piłkarsko z gry dużo więcej miał Bayern. Jednak Real jest Realem. Ancelotti włączył tryb siły przyjaźni i dowiózł ten remis do końca. W drugim meczu w rewanżu na pewno też Real będzie faworytem, bo grają u siebie, a trybuny Bernabeu nie będą miały dla Bayernu litości. Jednak Liga Mistrzów może zaskoczyć, także zobaczymy już w rewanżu. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia.